Caritas diecezji kaliskiej rozpoczęła dystrybucję żywności, która została skierowana do naszej Caritas. Zachęcam wszystkich do korzystania z tej pomocy, szczególnie osoby, które są w różnego rodzaju problemach finansowych, osoby, które spełniają kryteria przede wszystkim, dzięki którym można uzyskać tę żywność. Żywność jest rozdawana przez Caritas diecezji kaliskiej przy pomocy parafii, przy pomocy miejskich ośrodków pomocy społecznej, gminnych ośrodków pomocy społecznej na terenie całej diecezji kaliskiej. Kryterium, które dochodowe określające korzystanie z tejże pomocy żywnościowej, to jest 951 zł dla osoby samogospodarującej się i 771 zł dla osób w rodzinie. Co znajdujemy w takiej paczce? Przede wszystkim jest to żywność długoterminowa, jak mąka, cukier, olej, różnego rodzaju konserwy, pasztety, ryż, makaron. To są te produkty, z których składamy taką paczkę żywnościową dla poszczególnych osób. Jeśli chodzi o samą formę tej pomocy, to przede wszystkim produkty, które są skierowane do osób, do rodziny, to są zazwyczaj te produkty, o których powiedziałem, ale łączna liczba tych produktów to zazwyczaj jest od 6 do 12 produktów na osobę, więc jeśli w rodzinie jest 6 osób korzystających, no to wtedy mnożymy to chociażby razy 6 kg makaronu czy 6 litrów mleka razy jedną osobę, która jest w rodzinie, do której ta pomoc żywnościowa jest skierowana. Także bardzo wszystkich zachęcam z terenów naszej diecezji kaliskiej, aby korzystali z tej pomocy. Żywność wydajemy raz w miesiącu w poszczególnych gminach, przy parafiach, jak i również w ośrodkach Caritas na terenie diecezji kaliskiej. Kochani, bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam do skorzystania z tej żywności, która naprawdę może wielu osobom pomóc. Potrzebujemy tylko zaświadczenia z ośrodków, czy to z miejskich ośrodków pomocy społecznej, czy z gminnych ośrodków pomocy społecznej. Można szersze informacje uzyskać u nas w centrali Caritas diecezji kaliskiej na ulicy Prostej 1A w Kaliszu. Jeśli komuś jest trudniej dostać się do Kalisza, może te informacje również uzyskać w Ostrowie Wielkopolskim, na ulicy Grunwaldzkiej 72, jak i również w Słupi pod Kępnem na ulicy Katowickiej 10. Także nie ma możliwości, aby to, co zostało przygotowane, nie trafiło do Państwa domów. Także bardzo serdecznie wszystkich zachęcam do korzystania z tejże dystrybucji żywności, którą Caritas będzie starało się tutaj rozdać tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują i którzy do nas w najbliższym czasie się zgłoszą.